Witam serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będziemy walczyć nadal z naszym Passatem. I dzisiaj mamy do zrobienia hamulce z tyłu, bo nie mamy ręcznego. W zasadzie to jeśli go zaciągniemy, to już nie wraca, nie odbija, więc pewnie mamy do czynienia z albo stojącym mechanizmem ręcznego, albo co mi się wydaje, bo jeszcze przy chowaniu czuć, że coś przytrzymuje, raczej ze stojącymi tłoczkami. Więc regenerację na moim kanale już robiłem tego typu zacisków. Co prawda było na przykładzie zacisku do Golfa 4, ale one są podobne, tylko tam jest 38 cylinderek, a tutaj jest 41. Więc zachęcam, tutaj będzie, zaraz informacja otworzy się i można kliknąć, se przejść i obejrzeć. Ja w zasadzie pokażę tylko tam, jak to wygląda i w czym jest problem. Zachęcam do obejrzenia nowych widzów, zapraszam do subskrypcji, na dole jest przycisk czerwony, także zachęcam do kliknięcia. Zapraszam wszystkich do komentarza. No i nie przedłużając, zabieram się za robotę. Zaczynamy od hamulców. No i szczerze powiedziawszy, to tylne hamulce wyglądają na takie, co były wymieniane jakoś dość niedawno nawet. Prowadnice nie wiem. No i ręczny u nas stoi. Ani w tą, ani w tą. Dobra, zaraz jeszcze weźmiemy sobie pomocnika jakiego. Dobra, weźmiemy trochę pomocnika i zobaczymy. No, cofać się, czy się cofnął, ale w drugą stronę to coś chyba nie bałda. Także na pewno zdejmujemy. No i tak musimy sprawdzić, jak tam nasze prowadniczki. I zobaczymy, czy to jest po prostu za stałe, jeśli go da rozrobić. Czy trzeba będzie jednak zregenerować zacisk. Teraz przy okazji się zobaczy, w jakim stanie są tłoczki, gumki i tak dalej. Dobra. No, widzimy się, jak wyciągnę. Zacisk mam ściągnięty. Prowadniczki ładnie pracują, więc się nie ruszam. Jedna i druga, bez zacięcia, bez niczego. Mała ciekawostka, klocki. Tarcza co prawda ma tutaj rancik, jeszcze ją pomierzę, ale mi się wydaje, że bez problemu będzie spełniał parametry. Jest w dobrym stanie, z jednej i z drugiej strony, bez żadnych przetarć nieregularnych. Ale taka ciekawostka, to jest zewnętrzny klocek TRW, a to jest wewnętrzny klocek, zdecydowanie nie TRW, czy są inaczej wykonane. Nawet tutaj mam przyklejaną tą blachę, a tutaj jest ona do tłumienia usunięta. No. Ale hamują, hamują, są równe w miarę, więc zostawiamy. A, taki. Dobra. Co do samego tłoczka. Tłoczek wygląda tak. Gumka wygląda na całą. Przez tego, co teraz zauważyłem, jeszcze zobaczymy, jak będzie, jak się wysunie. Się chowa bez problemu, ale jeśli tak,
to decyduje się raczej do naprawy tego mechanizmu. Na początku nie będę zdejmował zacisk, tylko spróbuję odkręcić go, rozebrać, rozruszać. Jeśli tu uszczelka jest w porządku, jeśli nie ma na oś, nie będzie na ośce korozji i po wysunięciu tłoczek będzie miał całą gumę tą i ładnie będzie się wcofał z powrotem, to będziemy próbowali od razu na miejscu zrobić to, żeby później nie odpowietrzeć i się nie bawić w takie rzeczy. Także lecę z odkręceniem tego i dam wam znać, jak to mi poszło. Mam zrobione, wyczyszczone tutaj, rozruszane, poszedł bez niego problemu. Problem był z tą właśnie gumą. Aluminium zaczął się utleniać, narobiło się tam białego takiego szuwaksu, co zaczęło blokować nasz ćpień tutaj w tym miejscu. A uszczelka to wszystko trzymała w środku, więc po zdjęciu wypadło mnóstwo takich się no. Także ręczny już działa, tłoczek też nam wyszedł ciut-ciut, więc sam mechanizm jest w pełni sprawny. Także daję nową gumkę. Tu smar, gumka. I składamy do kupy i będziemy mieli jedną stronę w porządku. Sama linka nam chodzi bez żadnego problemu, nigdzie się nie blokuje, także tutaj reszta jest w porządku. I tą stronę obeszło się bez jakichś większych problemów. W tym filmiku to byłoby tyle. Zrobiliśmy sobie hamulce tylne, ręczne. Działają luks. Trzeba tylko troszkę ręczny podciągnąć, bo zaczyna tak trzymać przy czwartym, piątym kliknięciem, czyli na samej górze. Więc linki muszę trochę podciągnąć. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. No i w zasadzie w tym filmiku to byłoby tyle. Do następnego, trzymajcie się, hej!